Siemaneczko ludzie, z tej strony 9 odcinek naszej serii Zagrajmy w Fable, zapomniane opowieści. W tym odcinku udamy się do wnętrza, można powiedzieć do środka obozu bandytów, żeby zmierzyć się z jego przywódcą. Pewnie, że mogę wejść. Kwatery elity dwóch ostrzy. Czyli powolutku jesteśmy coraz bliżej. Dobra, tu mamy malutką robótkę z tego, co kojarzę. A tych skrzynek chyba nie mogę niszczyć. A jednak mogę. Dobra. Musimy pogadać z tymi ludźmi. To jest jakiś to jest banda zabójców. Dr. Roderick. He did. Aha, Roderick jakiś. To jesteś Roderick? You're speaking to the wrong assassin. Talk to Roderick. Dobra, porozmawiaj z Roderickiem. Wszyscy każą mi gadać z Roderickiem, a ja nie wiem, który to jest. I notice you've been contemplating the gates into Twinblade. Perhaps we could cause a diversion to draw out the reserve. Of course, such a risky endeavor would require adequate... 2000 sztuk złota. It's a very fair trap. Powiem wam, że skorzystałbym z ich usług. Niestety nie mam tyle pieniędzy, ponieważ przed nagraniem... zaopatrzyłem się w dużo miksturek leczniczych, żeby przeżyć. I teraz nic mi nie pozostało. Siemasz. We don't let just anyone have a class, you know. Get some experience in bot. Aha, czyli niby można się tu bić, jednakże nie mamy dość doświadczenia, jak powiedział nam ten koleś. O, źle poszedłem. God, beat him up. Musimy iść chyba tędy. Tak jest, tędy. Clear off. The boss told me to look after this area. He's having a party. And that includes not letting anyone through this door. Apart from the hostage. And that's what I'm gonna do. Got... Mhm. Look, unless you've got... Okej, koleś powiedział, że nas nie wpuści, więc trzeba będzie trochę pokombinować. Z tym panem gadałem. That's it. Get in with your face. Tymi tutaj gadałem. Także jeszcze muszę pogadać z kimś w tym miejscu. No to widzimy pijanych w sztok bandytów. Cześć! Come to look at Twinblade's entertainment. Ain't they just lovely? Aha, tylko tyle mi powiesz? Okej. O, tu jakiś więzień. I co? Tyle? So, ladies, looking for it, you've had you, and I've got the only key, so you ain't getting. Proszę bardzo. The guard has the key. Get it off him. Trzeba go zabić, żeby zdobyć klucz. Dobrze. Cieszę się, że on jest w pobliżu sam. You should be. You więc sądzę, że go załatwimy. Niestety trzeba się najpierw sfokusować na niego. Dobra, teraz może broń biała. Super, mamy klucz. Okej, i w takim wypadku możemy ich uwolnić, co też zrobimy. Ladies. Thank you so much. I thought we were going to die. But we have to leave quickly before the guards notice. Ani buziaka, ani nic. Twinblade's hostages have escaped. Grab them before they get away. No i dobra, i to jest dla nas plus, ponieważ strażnicy wybiegli za tymi uroczymi niewiastami, a my możemy się przedostać w miejsce, w które chcemy iść, czyli do głównej bazy. Przespałbym się mogę. Mam nadzieję, że brama nie zostanie zamknięta do tego czasu. No i kochani moi, czeka nas naprawdę emocjonująca i długa walka. Niestety ja nie będę się odzywał podczas tej walki, ponieważ chcę przeżyć. I muszę mieć 100% skilla. Tak jest.
I've been waiting for you. Oh boy. Stand back, lads! Twinblade wants a word with this little hero! Dawid i Goliat. Tak mogę wam streścić tą walkę. Koleś ewidentnie za młodu pił dużo mleka. She said a guild puppet would come, and here you are. My blades have been dying to meet you. They haven't been fed for days. You don't look like much of a meal, though. Draw your blade, guild puppet. Let's see what you're made of. Alright. Już czuję to zdenerwowanie, kiedy zginę pewnie po raz dziesiąty. Dobra, musimy dobyć miecza. Wow! Jest silny. Pamiętam, że na niego był... Oła, to bolało. Pamiętam, że na niego był niezły sposób. Uhu! Tak jest, sądzę, że... Że to trochę potrwa, zanim go zabijemy. Okej, wiecie co? Może spróbujemy się przedostać tu. Och. Tak jak mówiłem, będę cicho, bo chcę wygrać. No, atakuj mnie, pyszczku, atakuj mnie. Super. I właśnie to jest jedyna metoda, kiedy można z nim wygrać. Trzeba go atakować za pleców. Wow, to bolało. Okej, uciekamy. Spróbujmy taktyki z daleka. No niestety jest taki minus, że ci ludzie tutaj też nie są po naszej stronie ewidentnie. O, fuck. Chodź pan. Nie mamy całego dnia. Wow! O nie! Wow, już myślałem, że zginę. No i dobra, nasza stara taktyka. Ej, ale ja widzę, że waląc go z przodu, że tak powiem, on chyba nie traci żadnych obrażeń. No jeszcze wszystko by było znośnie, gdyby nie te gnojki, które tutaj cały czas krążą. Dobra, szybkość to nasz jedyny atut, powiem wam szczerze. O. Może teraz za pleców. Och. Wow. Walka do łatwych nie należy. O, no pięknie, musiałem oczywiście dać się walnąć. A, sorry, z przodu nie możemy mu nic zrobić. No dobra, okej, to teraz już w 100% wiem, jak należy z nim walczyć, więc... Więc może się uporamy.
Au. Koleś gruchocze mi kości jak siemasz. No i dobra, cóż mogę wam powiedzieć? Sami wiecie, nie mogę się zbyt mocno odzywać, bo zaraz się przestanę skupiać. Powiem wam, że mam takie obawy, że ci wszyscy ludzie nas zaatakują, gdy w końcu uda nam się ubić tego wielkoluda. Dobra, jemu już zeszło jakieś 40% paska, więc jesteśmy mniej więcej na dobrej drodze. A zresztą wiecie co? Pobiegnę na drugi koniec i zobaczę, czy on coś dostaje od naszej magii, ale widzę, że chyba nic. O, się wydaje, że on jest nieśmiertelny. Jedyne, co może go zabić, to właśnie ciosy w plecy. Trochę podobny do Achillesa, tylko że on punkt słaby ma z tyłu. Achilles miał piętę. A, i po tyłku. Tak jest. Prawdziwy bohater nie charakteryzuje się siłą, tylko sprytem. Okej, dostał mu jakieś 40% paska i zabijemy tego grubaska. Ale mam rymy tandetne. Ach. A, szybkość, kmiocie. No, jeszcze trochę. Come on, baby, come on. No jasne. Ja mu tymi czarami kompletnie nic nie robię. Dobra. Wow, czyżby? Finish it quick then. I'd do the same for you. There you are. What's wrong? Don't you recognize your own sister? Her past once again before her. Teresa's memories returned in a blaze of fire. Oakvale was burning. She watched in silence as the bandits tortured her mother, then turned to her with questions of the missing boy. She answered them only with a stare, and so their leader sliced out her eyes. The raiders took the boy's mother, and left Teresa alone in the forest. There she crawled for 3 days, blind and desolate, until she was found by bandits, Twinblade and his men. She began a new life of servitude among their clan. But the bandit king
sensed her exceptional strength and power of will, and listened as she whispered dark prophetic truths in her sleep. Those who could never accept this small, blind girl standing by their master's side did not last long. When they attacked, she killed them, without mercy and without emotion. For this was her place in the world now. I've seen so many things, so much killing, so much dying. I've seen you, little brother, in a ring of sand and blood, an arena full of secrets. And I've seen the choice you'll have to make one day, between the darkness and the light. Teresa! I'm sorry, Twinblade. Your path is alone now. All our paths are. But before I leave, brother, I have a present for you. For all the birthdays I've missed. A power that runs in our family. He finds you when you're sleeping, and when the daylight falls. What are you waiting for? Finish it, or leave me alone. I'm dead anyway. I'm no one's king anymore. No proszę bardzo. Okazało się, że dwa ostrza zaopiekował się naszą siostrą, gdy tego potrzebowała. Co się bardzo chwali i wiecie co? Wydaje mi się, że przez to, co zrobił, chyba ocalę go. Tylko oczywiście spomagrujemy wszystko, co można. Więc koleś jest skończony wśród swoich ludzi, tak jak on powiedział. No ale przynajmniej będzie żył, a to jest chyba ważne, nie? Okej. Dobra, więc sądzę, że go zostawimy przy życiu. Tak mi się wydaje. No, dobra, więc znikamy stąd. Okej. Misja wykonana, proszę bardzo. Kontynuuj. Świetnie, możemy się teraz udać do gildii, żeby tam rozdysponować swoje umiejętności. That was a very impressive victory, hero. But Maze has more news for you at the guild. Dobra. Co ja tu mam? Gdzie ja muszę iść, cholercia? You've received a new quest card. Check the guild for more quests. Tak. Usłyszeliśmy, że dostaliśmy jakąś nową misję. No ale najpierw pójdziemy tu, w to miejsce. Cóż tu na nas czeka? Zaraz zobaczymy. So, you really found your sister. I'd never have imagined her living among bandits. You've really come a long way these last few years, haven't you? People are starting to ask when they'll see you in the arena, out in Witchwood. But before you go wandering again, I've left a quest card of my own. A favor, if you will. An old friend of mine has gone missing. Calls himself the Archaeologist. He may have stumbled onto something big, perhaps big enough to put his life in danger.
There's a rumor that he may be hiding somewhere in Witchwood. That is, if he isn't dead already. You can use a Cullis gate to get there. I only hope it isn't too late. Okay, nowa misja. You've received a new quest. Ale tym zajmiemy się w przyszłym odcinku, ponieważ teraz czas skończyć po tej mega emocjonującej i bardzo wyczerpującej walce. Pora odpocząć. No i tak szczerze mówiąc, czas już mi się na nagrywanie kończy. Zatem trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. I co? Gdzie musimy pójść? A, do teleportu, rozumiem. Aha, czyli wszystko jasne. Okej. Ach, i cześć.